Ich wnuki i wnuczki to często dorosłe, samodzielne osoby. Wielu ułożyło sobie życie z dala od rodzinnego miasta. Kochającym babciom i dziadkom pozostaje więc kontakt telefoniczny, a swoimi pociechami chwalą się przyjaciołom, oglądając zdjęcia w smartfonie. Doskonałą okazją, by o wnukach porozmawiać, stała się uroczystość przygotowana w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Słowianin. Gości powitała Wiesława Kudela, od lat związana z klubem seniora Złoty Wiek. 20 stycznia na babcie i dziadków czekała tam muzyka, słodki poczęstunek i taneczna zabawa. Na początek popołudnie w klubie Złotego Wieku umiliły dzieci ze szkoły podstawowej STSG. Szkolny chór prowadzi nauczyciel muzyki Henryk Teda. Kolejnym muzycznym prezentem dla babć i dziadków był występ uczennicy szkoły muzycznej. Melania Ludowicz uczy się tam gry na skrzypcach. Kierownik muzyczny chóru Słowianki osobiście zaprosiła na występ swoich podopiecznych. Znana jeszcze z czasów wojny piosenka pojawiła się w repertuarze chóru w nowym kontekście, więc także z nowym tekstem. Zapraszam z najlepszymi życzeniami od chóru Słowianki dla Państwa specjalny występ. Zapraszam. Babci jest słodko i pachnie szarlotką, a może chcesz placka spróbować. Popijesz herbatę, a słońce nad światem tak święci jak słodki samowar. Do babci życzenia spadają, śpiewają jej wesoło. I wszystkie wnuki, te małe i te duże, niech z kwiatkiem do babci życzenia spadają, śpiewają jej wesoło. U babci jest słodko i pachnie szarlotką, a może chcesz placka spróbować. Pijesz herbatę, a słońce nad światem tak świeci jak złoty samowar. Tak ci do szczęścia, tak mało dziś potrzeba. Niech chociaż raz w roku iskierka w jej oku oznaką zadowolenia. Tak ci do szczęścia, tak mało dziś potrzeba.
Spotkanie upłynęło w sympatycznej, przyjacielskiej atmosferze. Babciom i dziadkom życzymy, by na długie jeszcze lata wystarczyło im zdrowia i optymizmu.